Cześć, z tej strony Alicja i podcast Typiara od Typów. Wiem, że obiecywałam i powtórzyłam to w ostatnim odcinku chyba z 10 razy. Mieliśmy dzisiaj gadać o ghostingu i mostingu. Postanowiłam jednak zrobić mały wyjątek i troszkę zmienić ten odcinek. Głównie dlatego, że podejrzewam, że większość z Was to zauważyła. Od kilku dni nie mówi się o niczym innym jak o dokumencie z Netflixa Oszust z Tindera. Długo się zastanawiałam, czy w ogóle poruszać ten temat, ale uznałam, że może to jest właśnie ten moment. Słuchajcie, nie będę recenzowała tego serialu i ugryzę to trochę od innej strony. Także nie martwcie się. Moją recenzję podeślę na dole tego filmiku. Jeżeli ktoś miałby ochotę przeczytać, to zapraszam, a może nawet polecam. Ja dzisiaj skupię się na troszkę innym wymiarze tego filmu. Podejrzewam, że większość z Was go widziała. Dla tych, którzy go nie widzieli, powiem tylko krótko, że jest to dokument o oszuście, który oszukał kilka, a może nawet kilkanaście kobiet na naprawdę grubą kasę. Szacuje się, że wyłudził, podstępem zdobył od kobiet nawet 10 milionów dolarów. No, słuchajcie, najgorsze oczywiście w tym wszystkim jest to, że typ sobie w tym momencie baluje ze swoją nową partnerką, a te pokrzywdzone kobiety te pieniądze spłacają. Wiecie, jakby próba rozpracowania tego z perspektywy prawnej, tak naprawdę to jest zupełnie temat na inne spotkanie. Ja się zastanowiłam troszkę nad czymś innym. Kiedy oglądałam ten film, nie będę ukrywać, miałam trochę ciarki. Głównie dlatego, że miałam nieprzyjemność uczestniczyć w bardzo podobnej historii. Może nie aż tak filmowej, może nie z taką kasą w tle, ale jednak. Fragmentami dzisiaj troszkę o tym powiem, o tym swoim doświadczeniu i tak naprawdę większość tych refleksji, z którymi dzisiaj się z Wami podzielę, to będą właśnie refleksje wynikające z mojego doświadczenia. Słuchajcie, ogólnie jest tak, że szacuje się, że nawet 1 na 25 osób to socjopata. Nie wiem, czy znacie taką książkę Socjopaci są wśród nas. Jeżeli nie, to ja bardzo ją polecam, bo tam właściwie jest taka bardzo smutna refleksja, taki wniosek. Wiecie, że większość socjopatów nie siedzi w więzieniach. Dlaczego? Dlatego, że są to osoby szalenie inteligentne, szalenie przebiegłe i mają wyłączone emocje i uczucia, jednak nie zrobią nic, co sprawiłoby, że mogliby do tego więzienia trafić. I niestety, kiedy oglądałam ten film na Netflixie, przypomniały mi się fragmenty tej książki i przypomniało mi się, że naprawdę socjopaci są wśród nas. I nawet jeżeli za tym wszystkim nie idą takie pieniądze, o jakich jest mowa w Oszuście z Tindera, to według mnie idzie coś znacznie gorszego, bo tak naprawdę walutą w tym wszystkim nie zawsze jest kasa. Bardzo często są to emocje, poczucie własnej wartości. To jest jakby cały fundament bezpieczeństwa, który w kontakcie z taką osobą może po prostu rozlecieć się w drobne kawałeczki. Według mnie, wiecie, to jest jakby taka faktycznie moja refleksja, że takie osoby można podzielić jak trochę na dwie grupy. Na tych, co bardzo szybko osiągają swój cel. W tym przypadku może to być niewielka suma pieniędzy bądź seks i znikają. I takich osób naprawdę możemy spotkać bardzo wiele, i to nie tylko na Tinderze. Tu może też warto podkreślić, że to, że akurat w tytule tego filmu i jakby w całej narracji ten Tinder się przewija, to też nie jest tak, że wiecie, to jest jedyne miejsce, gdzie czają się na nas po prostu drapieżcy. No to nie jest tak. Taką osobę możemy spotkać na każdym kroku, taka osoba może do nas napisać na Instagramie, na Facebooku, właściwie w każdym dowolnym miejscu. Dlatego wydaje mi się, dlatego tak istotne jest, żebyśmy my mimo wszystko byli na to gotowi. Nawet jeżeli nie korzystamy z Tindera, nawet jeżeli nie randkujemy za pomocą innych aplikacji randkowych. No i słuchajcie, mamy te dwie grupy. Jedna grupa takich jednostek bardzo szybko osiąga swój cel i po prostu znika. No i wiadomo, zostają nam jakieś tutaj, nie wiem, rany czy przykrości związane z taką znajomością. No ale według mnie znacznie gorsi są ci, którzy miesiącami, a nawet niestety latami, bawią się swoją ofiarą. I niestety tutaj ponownie muszę to rozbić na dwie grupy, bo w jednej uznałabym, że mieści się taki Simon, który miał taki dosyć prosty cel, pieniądze. Cała destrukcja, do której doprowadził, poboczna, tak naprawdę w filmie troszkę mniej wybrzmiewa. W drugiej grupie są te jednostki, dla których te pieniądze często nie mają znaczenia i niestety podejrzewam, że w wielu przypadkach to może wyłączać
czujność kobiety. No wybaczcie, ja wiem, że to dotyczy dwóch płci, ale będę mimo wszystko dzisiaj mówiła jako kobieta, bo też jakby mnie to dotyczy bezpośrednio, no ale wiadomo, że możemy założyć, że jest to temat dla kobiet i dla mężczyzn. I kobieta i mężczyzna mogą być wykorzystani w taki sposób. Druga właśnie grupa, z tej naszej, w sumie to podgrupa, to są osoby wykorzystane przez takiego oszusta i w przypadku ich relacji stawką nie są pieniądze. No i ktoś mógłby zapytać, no to co? Po co ktoś to robi? Po co tracić czas na, powiedzmy, wielomiesięczne zwodzenie drugiego człowieka, oszukiwanie go, wymyślanie historii i w sumie co dalej? No i dlatego uważam, że to jest o wiele brutalniejsza możliwość, ponieważ walutą są emocje. W książce Socjopaci są wśród nas, pada dokładny stan i jest nią współczucie, że socjopaci potrzebują tego współczucia. Z perspektywy uświadomionej ofiary mogę jednak powiedzieć, że to jest jakby cały zakres stanów i emocji, których taki socjopata od ciebie oczekuje. To jest oczywiście właśnie współczucie, to jest poczucie zależności, to jest takie wiecie, budowanie w drugiej osobie świadomości, że potrzebujesz tej silnej jednostki i na początku naprawdę, muszę to przyznać, to jest bardzo trudne do wyłapania, bo poznajesz kogoś na Tinderze, spotykacie się, jest fajnie. To też jest bardzo mocno zaznaczone w oszuście z Tindera. Z początku następuje tak zwane bombardowanie miłością. Piękne prezenty, mocne słowa, bliskość, budowanie jakiejś takiej super relacji. Oczywiście takie, wiecie, klasyczne hasła, że jesteśmy dla siebie stworzeni i tak dalej. No a następnie, niestety, no dopiero często po długim czasie ujawnia się ta prawdziwa twarz waszego randkowicza. I pojawia się pytanie, czy da się przed tym jakoś ochronić, ustrzec. Pewnie powiedziałabym, że nie, ale jednak uważam, że trochę da się. Ja byłam w związku prawie 7 lat. Mój związek był naprawdę bardzo, bardzo dobry. Nie spotkało mnie tam nic złego. Nie byłam przygotowana, wiecie, na żadną przemoc psychiczną, fizyczną i w ogóle bardzo ufałam mojemu byłemu partnerowi. I właściwie z taką bazą po naszym rozstaniu ja wypadłam na rynek matrymonialny, jakkolwiek to brzmi, i miałam takie trochę założenie, że przecież nikt nie chce mnie skrzywdzić. No bo właściwie po co miałby? I można nazywać to głupotą, można nazywać to naiwnością, ale jeżeli nie miałam takich doświadczeń, to naprawdę nie zakładałam, że co któraś osoba na Tinderze czy gdziekolwiek spotkana w życiu mogłaby chcieć mnie skrzywdzić. I tak właśnie wpadłam w pułapkę. Dopiero po 3-letniej terapii i dopiero po naprawdę wielu godzinach rozmyślań, po jakiejś autorefleksji, po przeczytaniu naprawdę setek książek, artykułów i publikacji na ten temat, byłam w stanie sobie troszkę te klocki poukładać. I doszłam do wniosku, że jakkolwiek oczywiście socjopata bardzo często długo się nie będzie ujawniał i możemy wierzyć w to, co on mówi i robi i nie zauważać tak naprawdę tych czerwonych lampek, to jest kilka rzeczy, na które według mnie warto zwrócić na początku relacji już. I chociaż oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że kiedy wchodzi zakochanie, wchodzą silne emocje, to jest naprawdę bardzo trudne. To też jest kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w serialu. W moim odczuciu to naprawdę nie są głupie baby. To nie można tutaj sobie tak od razu teoretyzować, że poleciały na kasę, naiwne i tak dalej. Ja w nich zobaczyłam dużo, dużo takich cech, które ja też miałam. Taką potrzebę bliskości i wiary. Jakby ja chciałam też wierzyć w to, że takie historie, mam na myśli oczywiście piękne, się zdarzają. No, dopiero później okazało się, że obok tych pięknych historii bardzo często idą te mniej piękne, mroczne. I teoretycznie mogłabym uważać, że źle się stało, że akurat mnie to spotkało. Z perspektywy czasu wiem, że bardzo dobrze się stało, bo podejrzewam, że gdyby nie to doświadczenie, gdyby nie kilkumiesięczny związek z psychopatą, nadal bym troszkę za bardzo wierzyła w to, że każdy jest dobry, każdy chce dla mnie dobrze i najpewniej w ogóle bym w tym momencie tutaj nie siedziała, bo w pierwszym odcinku zresztą troszkę już Wam zdradziłam, że pomysł na ten podcast też zrodził się z tego doświadczenia, właśnie ze związku z psychopatą. Przygotowałam sobie dzisiaj listę takich czerwonych lampek, takich cech i zachowań, które uważam, że mogą zwracać uwagę. Od razu zaznaczę, to nie jest tak, że jeżeli facet zachowa się
jednorazowo, tak jak ja tutaj jakby zaraz wam opowiem, czy wykazuje taką jedną cechę, to od razu w ogóle nara typie do wyrzucenia, nie. I to tak nie działa. Jakby to jest spektrum i podejrzewam, że wiele osób, które zaraz wysłuchają jakby tę listę, to będą w stanie określić, że miały do czynienia z taką jednostką, a być może są w relacji z taką osobą. Moja pierwsza rada jest taka, słuchajcie intuicji. Ja wiem, że zaraz będą zarzuty po prostu o kierowanie się jakimiś nieuchwytnymi kryteriami, ale coś w tym jest. Ja z początku mojej znajomości z psychopatą bardzo moją intuicję wyciszałam. Pewnie znacie te hasła. No, przesadzam, wymyślam, wydawało mi się. Raz czy dwa może owszem, ale nie cały czas. Ja wyłączyłam moją intuicję, nie słuchałam jej. A to, że ta intuicja miała rację, dowiedziałam się tak naprawdę po kilku miesiącach, kiedy zajrzałam sobie do swojego dziennika, który prowadzę codziennie, każdego dnia zapisuję to, co mnie spotkało i co czułam. I okazało się, że moje ciało, mój mózg, właśnie to takie przeczucie od początku dawało mi masę sygnałów, że jestem w niebezpieczeństwie. I ja wiem, że nie każdy lubi to porównanie, ale to jest trochę jak spotkanie z drapieżnikiem. Ty jesteś ofiarą drapieżnika i chociaż niby daleko nam do zwierząt, to tak naprawdę bardzo blisko. I w kontakcie z taką jednostką bardzo łatwo można to wyłapać. Dobra, słuchajcie, ale czerwone lampki. Większość z nich to są moje doświadczenia, ale też naprawdę znaczna część znalazła się w oszuście z Tindera. Kiedy kilka dni temu oglądałam ten dokument, no to trochę brutalne, ale słuchajcie, miałam normalnie flashbacki. Dokładnie przypominałam sobie niektóre wydarzenia i zaryzykuję stwierdzenie, że osoba, która nie była uczestnikiem, nie była ofiarą tak wielopoziomowej, wyrachowanej manipulacji, może faktycznie nie do końca rozumieć, co kierowało tymi kobietami. Jednak świadomość, w czym się trwało, najczęściej przychodzi dopiero po czasie. I uwierzcie, że dla ofiar takich osób to jest często nawet kilkuletnia praca nad odbudowaniem swojej wartości, swojego poczucia wartości, jakby całego fundamentu swojego istnienia, bo taka osoba robi wszystko, żeby całkowicie cię zniszczyć. I to niestety też bardzo widać w tym serialu. No i przykro mi, że nadal tak dużo osób nie zauważa tego i wiecie, woli rzucać frazesami głupie, naiwne, dały się zrobić. No dały się, ale jakby ciągle to nie jest wina ofiary. No i słuchajcie tego, jeżeli poznajecie faceta i zaiskrzyło, jest fajnie, zaczynacie się spotykać. No i macie, powiedzmy, pierwszą intuicję. Czy jest coś nie halo? Ja wam polecam zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, czy wasz nowy randkowicz ma w ogóle jakichkolwiek znajomych? Tutaj od razu podkreślam, to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie ma jednego przyjaciela bliskiego czy grupki znajomych, to od razu jest psychopatą. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że taki psychopata, on pewnie nawet ma takich znajomych. Tylko ty ich nigdy nie poznasz. On ci może mówić, że nie ma nikogo bliskiego. Ja na przykład poznałam wersję taką, że jego najbliższy przyjaciel zginął w wypadku i on jakby potem miał depresję. Więc wiecie, jakby w takiej sytuacji, jako osoba wrażliwa, nie naciskałam na kwestie przyjaciół i znajomych, tylko przyjęłam do wiadomości, że dobra, użyję tego hasła, ale wiem, jak to brzmi. W sensie, wiecie, że mój psychopata po prostu nie ma znajomych. Jest po ciężkich doświadczeniach, po depresji. Rozumiem, bywa, okej. Okay. Tylko, że w wielu przypadkach jednak okazuje się, że za tym stoi coś więcej. Bardzo często żona. Także tutaj pierwsza czerwona lampka. Jeżeli on ci mówi, że nie ma bliskich znajomych, bądź ich nigdy nie poznajesz, zawsze coś wiecie, coś się wydarza. Nie wiem, ktoś zachorował, nie może się zobaczyć i tak dalej. No to coś jest nie halo. I podobnie z rodziną. Jeżeli słyszysz nieustannie o problemach w jego rodzinie, że ojciec jest taki, matka jest taka i w ogóle to dla twojego dobra, on nie chce cię z nimi zapoznać, warto się zastanowić. Oczywiście pomijam sytuacje faktycznych dysfunkcji, czy takich, wiecie, jakby to nie jest tak, że teraz każdy, kto nie chce, żebyś poznała tam ojca czy matkę, to jest, wiecie, psychopata. Podkreślam to po raz 55, bo to nie jest tak. Następne słowo, uwaga, milczenie i karanie milczeniem. No niestety, bardzo, bardzo częsty problem i ja wiem, że to jest taki rodzaj, powiedzmy, mini manipulacji, który zdarza się w wielu relacjach, ale jeżeli jest to notoryczne, czujesz się z tym coraz gorzej,
i twój partner ewidentnie robi sobie z tego broń, sobie robi z tego sposób, schemat zachowania, to zastanów się nad tym. Ja doskonale pamiętam tę sytuację, kiedy po awanturze nagle następowało kilkanaście godzin milczenia i nagle wiadomość. Warto być naprawdę z tym czujnym, bo człowiek dojrzały, człowiek, który chce zbudować trwałą relację, nie wychodzi w trakcie awantury, nie trzaska drzwiami, nie kara cię milczeniem, nie znika i nie odzywa się nagle jakby nigdy nic. Czerwona lampka, naprawdę do zastanowienia. Kolejna rzecz, którą też zauważyłam w oszuście z Tindera, czyli brak zainteresowania twoimi sprawami. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w tej całej narracji o oszuście z Tindera, jakby z tej narracji bardzo wynika to, że Simon w ogóle nie zwraca tak naprawdę uwagi na te kobiety. One przy nim znikają. Jest chwila właśnie bombardowania miłością, a następnie na pierwszy plan wysuwają się jego problemy, jego sprawy. Tam właściwie nie ma pytań, nie ma wątków dotyczących tego, czy on w ogóle wykazywał zainteresowanie tym, jak jego wybranka spędziła czas, co robiła, czy co robi. To też jest takie bardzo znamienne, że po pierwszym tym ataku, kiedy ty dostajesz taką ogromną porcję tej uwagi i zainteresowania, następnie nie dostajesz tego prawie w ogóle i wpadasz w taki dyskomfort, ale nie do końca wiesz, co z tym zrobić i naprawdę to są tak płynne stany, że bardzo trudno bez doświadczenia tego w ogóle je wyłapać. Niemniej polecam się temu przyglądać i ja wiem, że to bywa tak, że raz jeden partner, raz jedna strona w związku, raz druga strona w związku mają powiedzmy gorszy czas i potrzebują więcej uwagi, ale nagle, jeżeli faktycznie czujesz, że znikasz, to mów stop. Zapisuj to. Zapisuj jakby te momenty i może faktycznie one ci się w końcu po czasie ułożą ci się w jakiś schemat i zobaczysz w tym coś logicznego. Kolejna rzecz, nie byłaś w jego mieszkaniu. Z tego co kojarzę, też nie pamiętam jakby co do minuty tego filmu, ale z tego co kojarzę, Simon właściwie chyba nie zapraszał swoich wybranek do swojego domu. Oczywiście wszelkie tłumaczenie, że on jest cały czas w podróży i tak dalej, nie przemawia do mnie i bardzo silnie to wybrzmiewa w tej pierwszej jego wybrance, tej bohaterce, która się wypowiada w tym filmie, że jej to nie pasowało. Ona nawet to mówi wprost. Ona bardzo oczekiwała częstszych spotkań, ona chciała czegoś więcej i czuła dyskomfort. No ale co? No właśnie, stłamsiła to uczucie. Dlatego to są te wszystkie rzeczy, o których ja też mówiłam w pierwszym odcinku. Jeżeli ty nie wiesz, czego chcesz, jeżeli nie jesteś poukładana ze sobą, o właśnie, ta pierwsza bohaterka jest w ogóle świetnym przykładem tego, o czym ja mówiłam w pierwszym odcinku. Dziewczyna wygłodniała, sfrustrowana, ona po prostu tak bardzo żyła tym mitem miłości, bajkami Disneya i komediami romantycznymi, że totalnie nie była gotowa na to, żeby wejść w zdrową relację. I niestety wpadła w sidła oszusta. Była idealnym celem, po prostu takim, wiecie, książkowym. Jest to bardzo przykre, ale no ja niestety też to rozumiem, bo też miałam taki moment, że po prostu żyłam trochę taką ułudą wielkiej miłości, że to właśnie są, wiecie, te motylki w brzuchu, w ogóle zakochujesz się, nie widzisz świata, w ogóle poza tą osobą jest świetnie. No, no niestety życie zweryfikowało moje wielkie oczekiwania. Kolejny aspekt, który no, po prostu świetnie wybrzmiewa w oszuście z Tindera, to jest wszystko, co mu się przydarza, jest winą kogoś. No tak jest, słuchajcie, wasz psychopata nigdy nie będzie winny. Zawsze ktoś mu robi podgórkę. Szef go nienawidzi, mobbingują go współpracownicy, koledzy z pracy po prostu wciąż się z niego wyśmiewają. No i widzicie, no Simon też tak funkcjonował. Przecież nieustannie on miał jakichś wrogów. Za każdym razem, za problemami w jego rzekomej firmie i w jego rzekomych biznesach stał ktoś inny. Co jest bardzo ciekawe w tym filmie, tam jest cały czas fraza ogólna. Oni chcą mnie skrzywdzić, oni mnie atakują, jacyś wrogowie. I ta pierwsza bohaterka cały czas powtarza za nim. Straszne to jest, bo tu niestety też pamiętam, że ja też powtarzałam innym te jego bajeczki. Kiedy przyjaciółka mnie pytała, dlaczego znowu nie przyszłam na spotkanie, no to ja mówiłam, dlaczego? No bo wiesz, mój partner, nie wiem, zachorował. Czy musieliśmy załatwić to czy tamto. Tak jakby nie było. To były kłamstwa, z których ja też jakby później musiałam się odkopywać i weryfikować, co tak naprawdę było prawdą, co nie. No z moich takich wstępnych ustaleń wynika, że przez kilkanaście miesięcy
żyłam w takich 90% kłamstwa. Wiem, trochę dużo. To ostatnie zachowanie bardzo też łączy się z kolejnym punktem, czyli twój partner nie lubi pracować. Wiem, znaczy ogólnie jest tak, że większość z nas nie lubi pracować, ale jeżeli ktoś miga się od pracy, nieustannie jest zadłużony, wciąż ściemnia, pożycza nawet drobne sumy i tutaj też jakby zacznijmy o tym mówić. W oszuście z Tindera mamy skrajność. Mamy po prostu jednostkę wybitnie nastawioną na wielkie pieniądze, wielki luksus. Tylko że takie drobne wyłudzenia zdarzają się codziennie i w bardzo wielu relacjach. Tylko my jakby też tego nie wyłapujemy, jeżeli twój partner faktycznie się miga. Znaczy się wiecie, ja mówię partner, ale też zakładam, że to może być kwestia randkowania. Jeżeli ktoś nieustannie zmienia pracę, ciągle jest zwalniany i tak jak w poprzednim punkcie mówiłam, nie jest zwalniany dlatego, że nie pracuje czy się miga, tylko dlatego, że oczywiście szef się na niego uwziął. Czerwona lampka. Kolejny też jakby z tym łączy, czyli jeżeli wnioskiem z jego historii, z większości jego historii jest to, jak coś mu się udało, no to zastanów się, czy nie masz do czynienia z takim właśnie cwaniaczkiem. Co to nie to, że na coś zapracował, nie, że coś osiągnął, tylko mu się udało. On coś zdobył. Jak? Bardzo często podstępem, właśnie oszustwem czy manipulacją. Polecam jednak wypierdalać. Kolejna rzecz, podejrzewam, że większość z Was słyszała takie hasło, syndrom doktora Jekylla i pana Hyda. To jest niestety rzecz, o której często dowiadujemy się już po fakcie. Polega to na tym, że twój cudowny wybranek, z tego właśnie cudownego wybranka, z tego wspaniałego faceta, czułego, błyskotliwego, w ogóle niesamowicie wspaniałego, zmienia się w jakiegoś totalnego frajera. I na przykład w towarzystwie jednym zachowuje się jako właśnie ten czuły kochanek, a w towarzystwie drugim nagle po prostu przemienia się w demona. I no bardzo często jest tak, że możemy to tłumaczyć, nie wiem, czyjąś gorszą kondycją czy gorszym zachowaniem. Ja to usłyszałam w oszuście z Tindera i uwierzcie, po prostu ciarki mi przeszły, bo ja byłam świadkiem dokładnie takiej samej przemiany i to jest w ogóle niesamowite, ale też przerażające doświadczenie. W oszuście z Tindera wygląda to tak, że jak już te kobiety piszą jemu, że one wiedzą o co chodzi i stary, oddawaj hajs, albo po prostu robimy ci syfu, nagle te jego cudowne, słodkie wiadomości nagrywane na WhatsAppie zmieniają się w pogróżki. I to nie takie wprost na zasadzie ej, zabiję cię, tylko pożałujesz, lepiej nie rób nic, co może ci sprawić kłopot. Nie wiem, czy oglądaliście z lektorem, czy z napisami, ale zwróćcie uwagę, jak oczywiście macie ochotę sobie do tego wracać, zwróćcie uwagę, jak zmienia się ton Simona, sposób jego mówienia. Ja przeżyłam dokładnie to samo. Kiedy nagle dostałam telefon, odebrałam go i nie byłam pewna, z kim rozmawiam, ponieważ osoba po drugiej stronie mówiła całkowicie innymi słowami, innym tonem i miałam wrażenie, że po prostu rozmawiam z kimś obcym. To jest po prostu mrożące doświadczenie. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to bardzo szybkie wyznania, bardzo szybkie deklaracje i taka grupa zdań, które sugerują, że ty jesteś wyjątkowa. Jedna z bohaterek tego dokumentu właśnie na Netflixie mówi: czułam się wyjątkowa. I to jest właśnie to. Ja wiem, że taka zdrowa miłość, fajna, to też jest jakby to poczucie wyjątkowości, ale tu jest coś innego. To jest takie sztuczne poczucie wyjątkowości. To jest poczucie wyjątkowości zbudowane na fundamencie właśnie prezentów, wyjazdów i zdań i zachowań, które są takimi kalkami z komedii romantycznych. Nie wiem, czy kojarzycie. Nigdy nie spotkałem takiej kobiety jak ty. Muszę się z tobą zobaczyć, po prostu tak bardzo tęsknię. W ogóle widzieliśmy się dwa razy, ale już po prostu jest wielka miłość. Ja cię kocham, jesteś kobietą, z którą chcę założyć rodzinę. Tu warto na to zwrócić uwagę, bo bardzo wiele kobiet, no podejrzewam, że właśnie około 30, już ma też taką potrzebę jednak tego ustatkowania się i takie jednostki to wykorzystują. No tak, tylko w przypadku tej dziewczyny z oszusta z Tindera, tej pierwszej, jak i właśnie w wielu takich przypadkach już w świecie rzeczywistym, naszym, tutaj lokalnym, takie w ogóle obietnice się nie spełniają. Jeżeli mam podać przykład, taki mniej globalny, bardziej lokalny, no to Taki psychopata może ci na przykład nieustannie obiecywać: słuchaj, wynagrodzę ci, to pojedziemy na weekend do domku, już zamówiłem nam wakacje, już mamy hotel gdzieś tam, nie ma żadnego hotelu, nie ma żadnego domku, nie ma żadnego weekendu.
i koniec. Po prostu to się nie wydarza. Dlatego, jeżeli od początku gdzieś czujesz, że coś jest nie halo, to po prostu zatrzymaj się na tym. I naprawdę się wsłuchaj w ten głos, bo to nie jest tak, że przesadzasz. I zwróć jeszcze uwagę na jedną rzecz. Człowiekiem osłabionym, zmęczonym, o wiele łatwiej manipulować. Jest taka scena w tym filmie, gdzie takie traumatyczne, zakrwawione zdjęcia te dziewczyny dostają w nocy. Ten Simon się do nich nie odzywał przez kilka godzin, a następnie torpeduje je takim przekazem: jestem w niebezpieczeństwie. Wydarzyło się coś bardzo złego. Oczywiście możemy tutaj tłumaczyć to zmianą strefy czasowej, bo przecież on cały czas podróżował i pracował i tak dalej, ale tu nie o to chodzi. Ja w tym dostrzegam taki właśnie mocny mechanizm krzywdzenia drugiego człowieka. Są takie trochę tortury właściwie fizyczne. To chyba też było w książce Socjopaci są wśród nas w tym momencie. Nie dam sobie ręki uciąć, ale wiem, że w kilku pracach o tym czytałam, że takie jednostki potrzebują bardzo mało snu. Dlatego tak łatwo łączyć im na przykład życie na kilku frontach. Łatwo im jednocześnie mieć kilka partnerek, bo oni tak naprawdę mogą spać 2-3 godziny i są wyspani i funkcjonują i się czują dobrze. I pewnie bym w to nie uwierzyła, gdybym tam nie była. I kiedy mój były partner, psychopata, faktycznie przespał się 2 godziny i funkcjonował, tak ja byłam nieustannie niewyspana, źle się czułam, drażliwa, jednocześnie słabsza. Ja byłam po prostu wręcz torturowana brakiem snu. I to jest jakby jeden z przykładów oczywiście na takie wymęczanie ciała. Ale coś podobnego zauważyłam właśnie w tej historii z Simonem, że te kobiety po prostu były wyczerpane. One z jednej strony z początku były wyczerpane tą miłością, a z drugiej właśnie tym poziomem manipulacji, który stopniowo podejrzewam, że docierał do ich świadomości. Dlatego dzisiaj chciałabym zostawić Was z taką refleksją, która nie jest konkretną radą. To nie jest jakby, wiecie, w zasadzie, nie wiem, facet, który wygląda tak i tak i zachowuje się tak i tak, na pewno jest psychopatą. Nie. Ja polecam popracować nad swoją intuicją i po prostu jej zaufać. Iść za tymi emocjami, jeżeli towarzyszy ci niepokój, napięcie, dyskomfort, ale też mogą pojawić się objawy somatyczne, niestety, towarzyszące takiej znajomości. U mnie był to ból głowy, ból brzucha, czy właśnie takie bardzo duże zmęczenie, wręcz senność. Mnie po prostu kontakt z tym człowiekiem usypiał. To warto jednak przystanąć i zastanowić się, czy na pewno jest to to, czego my oczekujemy od relacji. A jeżeli nie jest to i tego nie oczekujemy od relacji, to no cóż, pozostaje jedno rozwiązanie. Jak najszybsza ewakuacja. Powodzenia.